Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0. Ranking już jest 2206, zaczynałem z 1000. Przypominam o pięknym festiwalu na Mazurach. Szczegóły znajdziecie w linku i w opisie. Zapraszam serdecznie w dniach 9-16 lipca. Ja go nie organizuję, ale pojawię się na tym turnieju. Bardzo fajny turniej do lat 10, do lat 15 oraz turniej Open. Szczegóły znajdziecie jak zwykle w opisie i w komentarzu przypiętym. Warto się zaznajomić, zapraszam. A w tym czasie szukam przeciwnika. No i jest 2303, moi drodzy. Będzie grane. Będzie grane, więc sobie tutaj już odpalamy myślenie. Choć przeciwnik jeszcze się nie ruszył. Czekamy na jego pierwsze posunięcie. Niestety. Nie przyjdzie nam z nim zagrać. Poszukajmy sobie kolejnego przeciwnika. W ogóle chyba speedruny mają bardzo dużą wartość z tego, co piszecie. Cieszę się bardzo. Jest ruch E4. Moi drodzy, zagrajmy posunięcie C5. Niech będzie obrona sycylijska. Skoczek F3, posunięcie D6. Spróbujemy zagrać wariant Najdorfa. Póki co jeszcze to nie jest na szachownicy. Skoczek zagrał tutaj. Zagramy skoczkiem na F6. Po ewentualnym D4 wariant Najdorfa może powstać, a jednak nie. Więc skoczek na C6 niech sobie wyjdzie. Skoczki niech sobie pograją. Jest ruch D4, czyli wariant Najdorfa nie będzie grany sprytnie. Ale kusi mnie bardzo, żeby zagrać coś w tym stylu. Wiecie co, zagram inaczej, spróbuję go zmylić. No tutaj nie może zbić, okej. Mogę odbić tutaj wprawdzie. Pytanie, czy to jest dobre? Wydaje mi się, że tak. Hetman zbije, wieża zbije. W ogóle bardzo kombinowane tutaj szachy zaczynam sobie stosować. Wybiję pionkiem. Ja naprawdę nie wiem, czy to jest dobre. Oj, chyba nie jest. Chyba nie jest. Dobra, ale teraz będę musiał odejść hetmanem. Odchodzę hetmanem na A5. Żeby obronić tu pionka, grożę, takim ruchem już nie grożę, ale jest wieża D8. Hetman prawdopodobnie zagra na E2 i ja mam piękny wjazd na D4. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Czekajcie, chwila, chwila, muszę się zastanowić, bo to tak szybko wszystko się dzieje. Problem polega też na tym, że król nie jest zroszowany. Gdyby król miał już tutaj zrobioną roszadę, to już byłoby po zawodach, to znaczy byłoby już bardzo dobrze. I teraz tak, zastanawiam się nad tym posunięciem. Wymusza to zdecydowanie bicie gońcem i będzie dobrze. Wtedy odbije pionkiem i on może mi wtrącić goniec B5. No ale ja mam na szczęście goniec D7, ale on może zbić. A tu jest pies pogrzebany. Tyle, że jak ja bym na przykład zagrał A6, to on wieża AD1 i za bardzo mi tutaj już nie pasuje wejście skoczkiem. Choć z drugiej strony mogę spróbować zagrać tak. On wieża AD1 i ja zagram sobie gońcem i szybko zrobię roszadę. Nawet jak wieża wymieni, to wybiję sobie na przykład gońcem. I powinno wszystko dobrze działać, bo w następnym ruchu mam roszadę i to też powinno dobrze się trzymać. No ale jednak bardzo mnie kusi zagranie skoczek D4. Zastanawiam się nad tym teraz mocno. Jeszcze raz wybicie, no może wieżą w ogóle wybić, to też jest ciekawe, w sumie, nie no to nie jest ciekawe, to nie działa, pionkiem trzeba zbijać, on się tymi figurami rozpanoszy, dobra, gramy E6 jednak postawię na rozwój, żeby mieć już spokój z królem, o, jest posunięcie H3, to powiem szczerze, że to jest ruch, który jak najbardziej, poczekajcie. Znaczy, mówię w sumie do siebie teraz, poczekaj Krzysztof, pomyśl, bo może zamiast bicia, jak hetman zbije, mogę skoczek niby może zagrać tutaj. A może A6 warto wrzucić, albo po prostu goniec D6, żeby trzymać E5, zrobić roszadę. Z drugiej strony, jak zagram tak, on mi zagra G4, to ja palnę skoczkiem. Tak zrobimy, przytrzymam gościa. Jak G4 mogę palnąć skoczkiem, a okej. Takie ruchy też są dozwolone. Więc w tym momencie goniec na E7 zagram szybciuteńko. W ogóle się nie boję wybicia skoczka. Wow, aż tak? Chwila, moment, ale tu się dzieje teraz. On się nie boi takiego walnięcia? Rozpatruję bicie na G4.
Wiem, że on mi zbije skoczkę, nie będę miał podparcia, ale to związanie będzie bardzo nieprzyjemne. Król G2. Na intuicję można by było bić, ale wydaje mi się, że też odejście jest całkiem niezłe. Z uwagi na to, że będę strzelał tu w piona. No dobra, nie będę tam się mocno doszukiwał jakichś zależności. Nawet nie boję się takiego wejścia. Ale czekajcie, takiego wejścia trzeba się bać. Znaczy nie, no bać może nie, to za duże słowo. Bo można zawsze tym hetmanem wrócić i bronić na C6 i po wybiciu. Jasne, że będę miał zdwojone pionki. Jasne, ale... Ale będę atakował też na E4. I tu się pojawia dużo fajnej, ciekawej gry. W ogóle ta obrona sycylijska nam wyszła tak nietypowo inaczej. Zobaczcie w ogóle, jak on mało czasu zużył. On teraz dopiero zaczął troszeczkę myśleć nad 12, nad 13 posunięciem. Dokładnie tak. No tutaj nie za bardzo mam wybór, jak zagrać hetmanem po prostu na C7. No to jest opcja, którą muszę wykonać z atakiem na skoczka i z obroną na C6. Oczywiście. Dobra. Chwilunia. Okej, już się przestraszyłem, ale mam goniec D6. Jak on mi zbije tu, tam, tu, tu. Szukam bardzo ambitnych opcji, żeby jednak gońca zbić, bo oczywiście jak zagram tak i on mi zbije, to ja mogę zbić. Co on tu? Ja tu. On tak. Ja wrócę. On tu. Ja tu. O rety. Dobra, to muszę policzyć. Jednak jak zagram tak, on zagra mi tu, ja zbiję, on mi zbije z szachem, ja muszę królem. Król będzie zderoszowany. Ale czarne pola będą moje. Jakość mniej, ale czarne pola będą moje. On da mi szacha i ucieknę tutaj. Dobra, idę na to. Idę na to. A mam wyjście w sumie? No raczej nie mam. A skoczek G6? W zasadzie to się wiąże też z tym samym. Czyli jak on mi zbije tutaj, ja tam. No bo nie mogę zbić tu skoczka, bo dostanę widły. Dobra, poszła inna opcja. No to biję na F4, to co sobie pomyślałem wcześniej. Odbijam tutaj, mam jakość mniej. A, dlaczego on tak szybko gra? On jest pewny swojej pozycji. Wiem, o co chodzi. G5 jest ruchem, który chce odstraszyć mi skoczka i broni D7, bo jak da mi tutaj szacha, zagram królem, on mi wejdzie wieżą, więc goniec zbija, ale tak może? Tak się zasłonię. Pionka biorę. No, problem jest z królem. No dokładnie, tak. Problem jest z królem. Skoczek tutaj. A może po prostu skoczek H5, jak wieża da szacha, zagram tu. On wleci wieżą, bo wleci. I ruch typu... Tak, po prostu. Skoczek tu. No będzie gorąco. Może hetman A5 w ogóle wtedy. Ale hetman F3, tu będzie niezły atak. Bo to będzie ryzyko po mojej stronie bardzo duże. Jak zagram tutaj, on wzmocni. Odejdę, zbiję, zbiję. Wieża będzie tu. Goniec tu. Aha, jeszcze jest taki szach. Tu. Tu. To odejdę tak. On wieżą stanie finalnie tutaj. I goniec na F5. On zdwoi wieżę i dalej będzie groziło wieża D7. To nie wygląda dobrze. A czasu coraz mniej, moi drodzy. No właśnie. Tutaj czas mnie goni. Chyba finalnie nie jest to dobre dla mnie. Ryzykujemy, gram tędy. No tak, no tak, tak, tak. Te gońce nie bronią mnie. No, jeden goniec jakby stał na C6, to byłoby super. No ale nie stoi. Trudno, więc trzeba sobie teraz spróbować poradzić w tej pozycji. No po szachu odejdę tu, wieżę D7. Tak, tak. Czy to ma jakieś znaczenie? Może wtedy tak.
odejdzie tutaj, to ja hetman b6 wrócę i nie może zagrać skoczkiem, bo ja tutaj palnę. On skoczek c5, dużo jest opcji dla niego. Oj, dużo taktycznych opcji jest. W ogóle wymienienie jednej wieży będzie też ok, jak na przykład goniec pójdzie tędy i tędy, to też się troszkę wybronię. No szach, tu, tu, dobra, tak, tak, wieża tu. Tu. Jeżeli hetman tu, to tak, żeby bronić tu, on może zdwoić wieżę. Jeżeli zdwoi, to będę musiał troszeczkę napięcie tutaj spróbować. Tak, dobrze. Chwila tutaj grozi, tak? Grozi, może tak w ogóle zagrać, a tutaj będzie wisieć. Tak, tak, tak. Czy tutaj wrócić grzecznie? Nie mogę. Tak, zagram. Bronię pionka po prostu. No skoczek mój nie gra, no właśnie, skoczek mój gra h6 i tutaj jakieś opcje, ale f4. No będę chciał zagrać tak i coś tutaj oswobodzić się z tych figur. Nawet w ten sposób zagrał skoczek, chce wejść, ok. Zagram tak, może król zawsze będzie miał opcję. Aha, bierze mi pionka, dobra. Tak, tak, troszkę przyspieszam niestety i podstawiłem. No dobra, bo jak tu zagram to wieża d7, więc zagram tak, on mi może wymienić hetmany na c5. No może to zrobić, będę latał bez jakości. Goniec A8, bardzo ładne posunięcie. Co? Nawet w ten sposób? Serio? Nie chcę brać? Sprytnie. Sprytne z jego strony. Naprawdę sprytne. Dobra, idę tutaj, żeby mieć opcję taką. A, też nie mogę. Kurczę, muszę wrócić. Za szybko gram. A tu nie mogę? A, goniec broni. Co ja robię? Hetman na 7. Ale mnie porobił. W ogóle gość, co on robi w ogóle? No dobrze, no to ja wymieniam, to bardzo chętnie to wymieniam. Czy są tu jakieś sztuczki? No goniec C7 muszę zagrać, bo groziło bicie. Chcę pionka wziąć. No szach, co on tutaj może? Odejść gońcem. Co? Szybko gra. Poczekajcie, mam mało czasu. Nabiję, żeby mnie tutaj nie zakleszczył za bardzo. Ok, gram tak. No szach, dobrze. Takie są opcje. Aha, grozi mat. Wow. Wow. Podstawiłem, no. Kurczę, blade. Grozi mat i wzięcie skoczka. Dlatego nie zauważyłem. Tu mam wora. Mam wora, z którego nie wyjdę. H2. Czy tam nawet tak. A, pozycja kompletnie przegrana, niestety. Jakieś ruchy porobię jeszcze oczywiście, ale to już jest dożynanko. Wiadomo. No tak, mam mnóstwo czasu, wierzę więcej. Powinienem się już dawno poddać, ale pokaczałem tę pozycję strasznie. No, wyjście z wora tu się nie uda. Zdecydowanie nie. Chyba, że on by miał mój czas, a ja jego. A tu jest jeszcze przecież szach, no. Nie widzi szacha?
No dostrzeżę ten ruch. Widełeczki są przecież, no i już naprawdę trzeba się poddać. No skoczek D7. Zauważy, ma dużo czasu. Zdąży, bo nawet może zagrać wieżą, potem skoczek D7. No jak tego nie zauważy, no to sorry. No dobra, zauważył. Poddajemy. No niestety, niestety moi drodzy, cóż mogę zrobić? Poważne błędy. Ja myślę, że w ten sposób sycylijskiej grać nie wolno, aczkolwiek tak jak patrzę, to pasek nie mówi, że jest tragicznie, no. Ciekawe, czy czarne miały nawet tutaj dobre opcje, bo wydaje mi się, że tak w tej sytuacji. E6. A czy skoczek D4 pokazuje tutaj jako taką. No nie, raczej ten ruch najlepszy nie był. Tutaj. Pewnie trzeba było zbić tego skoczka. Zredukować to. No dokładnie. Trzeba było to wybić i mieć spokój i zagrać, nie wiem, ruch typu goniec E7 chociażby. Zagrać normalnie. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Także widzę już, zobaczcie, że w 10 ruchu po prostu wymienić tego skoczka, nie robić sobie problemów, zagrać goniec C7, zrobić roszadę. Tyle w temacie, a też mam fajne opcje wejścia po prostu figurą do centrum. No mam nadzieję, że pouczająca porażka, dzisiaj króciutko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć.